Dzisiaj. Siema, witam na kanale Komputronik Gaming. Dzisiaj sprawdzimy coś, o co prosiliście nas od dawien dawna. Myszki do 100 zł. Gamingowe myszki do 100 zł. Czy opłaca się w taką zainwestować? Czy może jednak myszki gamingowe za stówkę to nie jest dobry biznes? Przekonajmy się dzisiaj. A na naszym stole propozycja od California Access, od Asusa, od Dream Machines i od A4Techa. Dość popularne modele. Zobaczymy, czy dadzą sobie radę z naszym testem. To już nie będzie testem, będzie recenzja. Dość gadania, przejdźmy do otwierania. Na pierwszy ogień California Access Tiger 2. Zobaczmy, co ta myszka ma do zaoferowania. Z samego pudełka dowiadujemy się, że myszka jest wyposażona w optyczny sensor o rozdzielczości 4000 dpi i 9 programowalnych przycisków. Opakowanie na bok. Myszka zaskakująco wydaje się dużo większa niż mieliśmy okazję ją obserwować przez okienko. Mycha ta wydaje się być całkiem solidna. Góra jest oklejona zmatowioną gumą, czyli tutaj nie ma problemu z poślizgiem ręki. 9 programowalnych przycisków, z czego 3 umieszczone pod kciukiem. To bardzo rozsądne rozwiązanie, które pozwoli nam dopasować myszkę do swoich własnych wymagań, do tego, co będziemy w grach potrzebowali, czy też jakich makrosów używamy. Co ciekawe, myszka ta też jest podświetlana. I zobaczycie, pod klawiszami głównym i lewym, prawym przyciskiem ma linię podświetlenia, plus biegnącą wzdłuż, tuż nad ślizgaczami, taką elegancką niteczkę, która spowoduje, że iluminacja będzie jeszcze pełniejsza i te wrażenia powinny być naprawdę fajne. Niemal 2 metry kabla, co może być bardzo istotne, jeżeli chodzi o podłączanie myszki do stacjonarnego kompa, bo bardzo często ta jednostka jest gdzieś ukryta. Jak ona wygląda? Panie i panowie, RGB i to płynnie przechodzące dookoła mychy. Prezentuje się naprawdę nieźle, a jeżeli chodzi o samo leżenie w dłoni, to mimo małej masy, bo w zasadzie tylko 125 gram, to jest tak średnio, jeżeli chodzi o myszki, to wciąż trzyma się solidnie, pewnie, nie ma takiego wrażenia pustej dłoni, a wiemy, że w niej coś jest. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, to maksymalnie pracuje ona w 4000 dpi i możemy to we wcześniej zaprogramowanych opcjach zmieniać. 2 klawisze na górze, plus i minus do zwiększania, zmniejszania rozdzielczości pracy. Mega naprawdę mi się podoba to wrażenie. Bo nie dość, że tutaj jest linia dookoła, to jeszcze klawisz, jak jest podniesiony, nie wciśnięty, to jeszcze pod samym klawiszem i to ładna, kolorowa fala przechodząca. Jeżeli chodzi o dekorację biurka, wydaje mi się, że jak za niecałe 100 zł będzie super. 4 poziomy rozdzielczości pracy. 1000, 2000, 3 i 4000 dpi, więc każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli chcecie mniej lub bardziej precyzyjnie odczyty. To z całą pewnością będziecie w stanie ją dostroić do siebie. Jeżeli chodzi o częstotliwość próbnikowania, 1000 Hz, czyli 1 milisekunda czasu reakcji, idealnie do gier. To co, numer 1 za nami. Wjeżdżamy od razu na drugą myszkę, czyli propozycję od Asusa, Cerberus. I już po pierwszym chwycie wiem, że jest dużo cięższa, około 150 gram, czyli najcięższa z myszek, które dzisiaj sprawdzimy. Ale wydaje się dość drobna. Zobaczmy, jak to jest już poza pudełkiem. O, tego nie widziałem wcześniej. Ale dopiero w środku pudełka dostajemy dodatkowe informacje odnośnie samego designu myszki, tego jak jest wykończona, czyli to, że pasuje zarówno dla lewo, jak i praworęcznych. Orzeszku włoski. Jest znowu takie wrażenie, że w pudełku ona się wydawała taka malusieńka, jak typowa myszka laptopowa, a po wyjęciu z pudełka jest naprawdę całkiem solidnym gryzeniem, całkiem spora. Czemu czerwone wykończenie? Dość gryzące w oczy. Brak podświetlenia, ale przede wszystkim bardzo ładny design klawiszy. Zdecydowanie możecie ją bez żadnego problemu utrzymać zarówno właśnie w lewej, jak i w prawej ręce. Minusem jest to, że jak będziecie chcieli z niej korzystać jako leworęczni, to te przyciski będziecie mieli pod dłonią i trzeba je będzie najprawdopodobniej wyłączyć, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z was miał trzymać myszkę i nagle grając tutaj zawijam, teraz moim palcem muszę wcisnąć mouse button 5. Może być problem. Zobaczmy, jak radzi sobie po podłączeniu do kompa. Znowuż mamy do czynienia z optycznym sensorem. 2500 dpi, co wydaje się być niewiele w porównaniu do innych gamingowych propozycji dostępnych na rynku, ale wciąż pamiętajmy, że naprawdę nie wykorzystamy dużo więcej. 4 poziomy od 500 do wcześniej wspomnianych 2500. A jak myszka sobie poradzi po podłączeniu do komputera? Jest drapieżny, taki czerwone światełko i logo z tyłu. Jeżeli chodzi o same wrażenia, naprawdę ona jest większa niż się wydaje. Aczkolwiek po bokach wcięcia, żeby dopasować ją zarówno dla lewej, jak i dla prawej ręki, już wydaje mi się, że się trzyma ją tak mało komfortowo tutaj. Nie ma miejsca na ostatnie palce dłoni. Więc w sumie myszka tak w podsumowaniu, po pierwszych chwilach użytkowania jej na komputerze, takie 7 na 10. Całkiem rozsądny wybór. Numer 3 w dzisiejszym zestawieniu to propozycja od Dream Machines. DM2 Comfy.
teraz w pełnej krasie. Mycha zupełnie niepodobna do tych, które testowaliśmy przed chwilą, ze względu na ten boczny panel i miejsce, którego mi brakowało na dwa ostatnie paluchy dłoni. Pierwsza plastikowa wytłoczka dzisiaj, a nie karton. Ważna rzecz, zapasowe ślizgacze. Jezu, jak to się często zużywa. I mycha, mimo że jest mega duża, właśnie przez ten dodatkowy boczny panel i robi wrażenie masywnej, to jest leciusieńka, 90 gram. No tyle co nic, po prostu powietrze w dłoni. I to jest mycha, z której ja bym mógł korzystać. Już teraz widzę, że jest miejsce na moje dwa palce, które zawsze mam problem, gdzie je zmieścić, jak to trzymać. Jeżeli używacie myszki trzymając ją pełną dłonią, to będzie wybór dla Was. Przede wszystkim właśnie ze względu na to, że cała dłoń swobodnie na niej spoczywa. Jest dość duża, ale również lekka, więc ręka się nie zmęczy. Z samych wrażeń, matowana, gumowana z wierzchu, czyli solidny chwyt, pewny chwyt, nie ma żadnego ślizgania się, nie ma z tym żadnych problemów. Dwa przyciski umiejscowione pod kciukiem, 5 poziomów rozdzielczości pracy, aż do 5000 dpi, więc bardzo fajny wynik. Duży, solidny scroll i tyle. Różne podświetlenia w zależności od tego, z jakiej czułości w danym momencie korzystamy. Ale o tym za chwilę. Podłączymy ją do kompa. 180 cm długości kabla, to samo w zasadzie co w poprzednich modelach. Jezu, ale ten jakiś poplątany. Plug it in. I niebieskie, klasyczne niebieskie podświetlenie Dream Machines. Wygląda dobrze. Nijak. Niestety ten nie podoba mi się wcale niebieski, pomarańczowy z czarnym. Bardzo fajnie, dodatkowo widzimy, że scroll również po bokach jest podświetlany, więc to może działać. Rozdzielczości pracy od 400 dpi aż do 5000, więc na razie największy zakres, jaki do tej pory mieliśmy okazję testować w myszkach w dzisiejszym zestawieniu. Ja sobie podniosłem na maksymalny i na 5000 działa to naprawdę, naprawdę sprawnie i spoko. Przede wszystkim z dobrych informacji, które są już umieszczone na pudełku i to możecie przeczytać bez problemu, jest to zrobione na Omronach, czyli 20 milionów kliknięć. Mamy wytrzymałość. I dodatkowo, żeby tę wytrzymałość jeszcze zapewnić i podbić statystyki, mamy dodatkowe ślizgacze. Klasyczny chwyt pełną dłonią. I palm grip to jest mycha, która sama się wpasowuje w Waszą rękę. Inny parametr, o którym warto wspomnieć przy myszkach przystosowanych typowo do niskich rozdzielczości, do trzymania ich pełną ręką, to LOD. Lift off distance, czyli parametr wysokości, na której myszka przestaje sczytywać ruchy. Czyli jeżeli przeciągniesz ją do końca podkładki, podnosisz, żeby przesunąć ją jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To takie dragowanie mychy. 1,8 mm, czyli bardzo, bardzo niewielki dystans, a mycha już przestanie sczytywać i będziemy mieli komfort tego, że nie będzie tam zbędnych ruchów przy szybkich przenoszeniach mychy. Na stole została nam tylko jedna mycha i jest to propozycja od Eifortecha. X7, model bardzo popularny, chyba najpopularniejszy ze wszystkich, które mieliśmy dzisiaj okazję oglądać. Do tego stopnia, że nawet sam kiedyś z takiej korzystałem i dopiero w zeszłym roku przesiadłem się na coś wyższej klasy. Co mamy w pudełku? Co się wiąże z taką mychą zapakowaną nieco w stylu retro? Sprawdźmy to. Zestaw ślizgaczy, instrukcja. Nas interesuje przede wszystkim samo wykończenie gryzonia, sama mycha w sobie. Przede wszystkim chropowate wykończenie wierzchu. Nie czuć wcale taniości. Czuć, że to jest wyższej klasy plastik. Przede wszystkim guma pod kciuk. Jest typowo dobrą gumą pod kciuka, że masz pewnego gripa, pewien uchwyt, nie masz tutaj żadnych szans na poślizgnięcie ręki i na to, że gdzieś ona się przesunie. Dwa klawisze pod wcześniej wspomnianego kciuka, jeden klawisz programowalny tutaj z przodu, który teoretycznie według softa defaultowo jest zrobiony jako obrót o 180 stopni. Zmiana częstotliwości pracy, ale coś czego nie miały jeszcze poprzednie. Ciężarki, na których możemy pracować i zmieniać masę urządzenia. I każdy z tych ciężarków można sobie pojedynczo wycisnąć i dostosować do własnych potrzeb. Mycha na stół, na podkładkę i pyk do kompa. Żadnego dodatkowego podświetlenia, poza jednym małym przyciskiem, który po prostu wskazuje nam, na jakiej częstotliwości aktualnie pracujemy. Rozdzielczość dostępna maksymalnie to 3000 dpi. I znowu stwierdzam i po raz milionowy chyba powtarzam, jeszcze wiele razy to powtórzę. Wystarczająco. Sensor optyczny, ślizgacze całkiem spore, to jest znowu, wydaje mi się, tak dziwne wrażenie, bo naprawdę, na pewno nawet nie jest to największa myszka, jaką dzisiaj testujemy. Chociażby propozycja od Dream Machines była taka bardziej masywna przez wysunięty bok, ale ona sprawia wrażenie również takiej naprawdę konkretnej mychy, która pewnie leży w dłoni. Precyzyjny sensor, bardzo dobrze działający już przy niskich rozdzielczościach, przy wysokich radząc sobie jeszcze lepiej. Przede wszystkim nie czuć tej taniości wcale. Jest od samego początku do samego końca, widać, że wykonana z dbałością i troską o szczegóły.
No i może znowu powiecie, że troszeczkę się rozczulam, ale serio, miałem taką mychę kiedyś i naprawdę wiele godzin na niej przegrałem. Skończyło się na tym, że jak kiedy kupiłem sobie nową, to moją 3-letnią oddałem kumplowi, on do dzisiaj na nie gra. Oscar Mouse Editor to jest oprogramowanie, w którym można sobie edytować makra. Przede wszystkim ważna informacja, jeszcze o niej nie powiedziałem, to, że te makra zapisują się w myszce. Bang! Moim zdaniem ta mycha bardzo fajnie wypada w tym zestawieniu. Dodatkowo możliwości dostosowania jej do siebie przez zmianę wagi, czego nie było w poprzednich. Jesteśmy wreszcie, przypomnę tylko, że to jest odcinek myszki poniżej 100. Każdy z tych gryzoni można kupić za mniej niż 100 zł, czyli w zasadzie większość z nas będzie sobie w stanie na nie pozwolić. Największym plusem do California Access moim zdaniem podświetlenie. LEDy niesamowite robią kawał dobrej roboty i wyglądają naprawdę świetnie. Drugim plusem zasadniczym jest jej wykończenie i design. Minusem tej mychy jest to, że jest bardzo, ale to bardzo lekka. Idziemy dalej. Propozycja od Asusa. Mycha, która przede wszystkim czuć taniość. Gdzieś tam brakuje tych pozytywnych emocji, pozytywnych wrażeń. Na pewno na plus to jest to dobry chwyt. Nie ma żadnych szans na to, żeby się ręka ślizgała. Te boczne gumowe panele działają idealnie. Idąc dalej, przechodząc do kolejnej myszki. X7 od A4Techa. Mycha, którą możemy sobie sami dostosować wagę, więc tutaj to jest zasadniczy plus. Które poprzednie myszki nie miały nawet takiej opcji. Dlatego to jest jako kropka. Retro jest jako kropką. No to jest zarówno plus i minus, dlatego to jest kropka. No zależy kto czego oczekuje od mychy. Idąc do Dream Machines, ogromny plus, miejsce na palce. Jej masa, jej waga, to, że ją naprawdę czuć w dłoni i całkiem dobry sensor. Minusem, podświetlenie tak bardzo nie pasuje do tej myszki. Kolory są takie miałkie, podświetlane jest tylko logo i fragmenty scrolla. Nie daje to żadnego dobrego wrażenia podczas użytkowania. Mega mocno skłaniam się ku tej myszce California Access, bo w zasadzie różnica między tymi dwoma taka zasadnicza, to troszeczkę inne wykonanie, inaczej one będą leżały w dłoni, ale ta jest tak ładnie podświetlana, że ja nie myślałem, że jesteśmy w stanie w ogóle poniżej 100 dostać mychę z takim wykończeniem, z LED-ową listwą. Mimo tych drobnych wad konstrukcyjnych, że te boki powinny być lepszym chwytem, a są bardziej śliskie niż góra, wciąż jest to świetna, świetna mycha i tutaj daję okejkę. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o myszki poniżej 100 zł. Mam nadzieję, że ten filmik ułatwi Wam wybór następnego gryzonia. Albo stwierdzicie, że ej, miałem tę mychę, fajnie było jej używać i polecam ją dalej. Dajcie znać w komentarzach, jakich myszek używacie na co dzień i czy może jest jeszcze jakiś inny model, który warto polecić innym współgraczom. Na tych czterech nie kończą się myszki dostępne poniżej konkretnej kwoty. Chociażby od Corsera model Harpoon, który był pokazany w przeglądzie myszek gamingowych Corsera, więc tego już na siłę nie upychaliśmy, ale o nim również tam możecie znaleźć bardzo wiele ciekawych informacji i odsyłam Was po raz kolejny do tamtego materiału. Tyle ode mnie. W tym tygodniu to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Niedziela, godzina 20, kanał Computronic Gaming. Cześć. A czy ty subskrybujesz? Ja tu wszystko widzę.